Cześć, z tej strony Femeber, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Oczywiście skończyliśmy w miejscu... Zaczynamy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Tą szafę sobie już opróżniłem, zwiedziłem wszystko co tutaj było i generalnie nic więcej ciekawego nie ma, więc lecimy dalej. Tryb medytacji teraz w ogóle zrobiłem. Medytuj do południa, świtu, do zmroku. A teraz jest w ogóle co? Dobrze wiedzieć by było. Zacznij medytację po prostu. Okej. My w ogóle... Aha, nie możemy wyjść. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Okej, czyli mamy teraz zadanie. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Spoko. Ikony zwoju. Gdziekolwiek... Aha, okej, ona jest tutaj. Kliknij ikonę zwoju lub wciśnij klawisz J. Dobra, to chyba raczej... Ja cokolwiek, otóż to zrozumie się z zawartymi dodatkami i informacjami o zadaniach. Okej. Dobra, kliknijmy sobie J. Dziennik. Słuczki, składniki, recepty, zadania. O, ile tego tutaj jest w ogóle? Pokaż zadania z epilogu. Dobra, nie, to raczej nie. Obrona Kaer Morhen. Eliksir dla Triss. Powinien znaleźć na głównej sali i odwiedzić się. Okej. Tylko pytanie, gdzie jest ta główna sala? O, mieczek. Mapa jakaś. Krąg żywioł. No chyba tutaj raczej mamy iść, bo... W ogóle jakoś tak nagle szybko się chodzi. Bo niedawno nagrywałem w sumie Batmana i tam jakoś dosyć to wolno się dzieje, a tutaj nagle tak szybko. Podejdźmy do tego w ogóle. Okej. Tylko pytanie. Aha, tam na schody musimy iść. Tak, dobrze idę. Dobrze idę. I w prawo. Czyli tutaj. Okej. Wnętrze Kaer Morhen. Chwila. O, tu jest gościu. Być może z nim to mieliśmy pogadać. A raczej z nim. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców.
Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Gdzie znajdę alkohol? Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogą znaleźć się... dobra, to mi niepotrzebne. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Gdzie znajdę alkohol? Po co mu alkohol? Z tym coś powiedzieć? Może najpierw alkohol. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni. Na pierwszym piętrze. W skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Dobra, spoko. Czyli on o tym mówi. Lambert, dobra. Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Aha, o to chodziło. Był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Dobra, no to co? Bywaj. Bywaj. Od tej pory... Okej, gdzie jest ten znak? Aha, w trybie medytacji samodzielnie przygotowywać eliksiry. Najpierw musisz zebrać wszystkie potrzebne składniki, jasne. Nowy wpis, dobra. Na pierwszym piętrze, czyli podejrzewam, że nie tutaj. Tylko trzeba będzie się cofnąć. W sensie tam przez chwilę miałem schody. Tylko się jeszcze po prostu tutaj chcę rozejrzeć. Czy na pewno? Tak, bo tutaj nic nie ma. Dobra. W takim razie lecimy. Biegaj, biegaj. O, tu są w ogóle jeszcze jakieś drzwi. O, beczka. Krzesiwo, wiecie, te rzeczy ja sobie pozbieram, bo one mogą być, nie wiem, w jakiś sposób może cenne, przydatne. O, żarełko. Kurczaczek, spoko. Podoba mi się, że mogę spenetrować to wszystko. Pytanie tylko, ile ja mogę unieść. Okej. Okay. Coś jeszcze? Tu jest żarło. O, tu. Aha, znowu kurczak. Dobra, niech sobie będzie. Tu zostało coś więcej? Nie. O. Palenisko. Ha, z drugiej strony. A co ono mi daje? Dobrze, nie musiałeś aż biec tak naokoło. Kliknij płonące ognisko, aby wejść w tryb medytacji. Nie, okej, okay, to mi niepotrzebne. Rozpocznij medytację. Medytacja 0 godzin. A jak wyjść z medytacji? Wciśnij jeden, aby wybrać znak Ard. Ale ja nie chcę wybrać znaku. Chciałbym po prostu wstać. Dziękuję. Tu w ogóle coś jest ze stołu? Nie, dobra, tu już generalnie nic nie będzie. W takim razie lecimy na schody. Jakieś niedobitki tu oczywiście mogą być. Aha. Chwila. Czyli nie tędy. Chyba. Ognisko. Kuchnia. Czyli ja się znajduję na parterze, tak wiecie. Aha, tu jeszcze jest. Tu jeszcze są schody z drugiej strony, więc... Spróbujemy w takim razie tam, aczkolwiek ja tam nie widziałem przejścia. Co, że niby tu, tak? I na lewo. A no tak, przecież jest tutaj. Okej. O tak, nie ten tryb. Okej. Ten mi pomoże. Dlatego chyba ten... Tak, ten mocny. Już troszkę zapomniałem, jak się walczy, ale... Dobra. Thanks, man. Tam jeszcze coś na dole może być, ale to później.
Tutaj. Bo dalej wejść nie mogłem. Słyszałem jakieś miecze. Tak jest. Gdzie biegniesz? Bij go, bij go. Bigo. No come on, Geralt. Dobra. Stąd przyszedłem, prawda? Zerknijmy tutaj. Którą z beczek mogę otworzyć? Tą. Gęsi smalec, ta fuck. Dobra, no zbieram, no bo może się przydać jak najbardziej. Nieznany eliksir, wow, czyli mamy już jakiś eliksir. Aha, tutaj też mogę wszystko sobie chować. Spoko, czyli miejsca jest zarobiście dużo. I nie muszę się martwić o nie. Ewentualnie możemy wolniej biegać. Jak za dużo weźmiemy, ale to się zobaczy. O nie, na tego tą. Kolejny biegnie. Tutaj beczek otworzyć chyba nie mogę. Okej. Cofnijmy się, tam jest kolejny, ale to za chwilę się nim zajmiemy. Ta. Dobra, szafa. Tu może być. No, chciałem powiedzieć duże rzeczy. Ale jednak nie za bardzo. I tu jeszcze. Napój. Woda w butelce. Spoko. Może się przydać. No, tu weź to. Po prostu. Tu jeszcze mamy skrzynkę. Kamień szlifierski. Spoko. Do miecza na pewno się przyda. Okej. Tutaj nic. A tu jest zejście. Z którym tak naprawdę zejść nie możemy. Tam jest jeszcze tylko wejście na wyżej poziom. Poziom wyższy. Ale to... Biblioteka. Myślę, że później zawitamy. Teraz jeszcze... Tego zostaw w spokoju na razie. Pełno szczurów oczywiście. Tu nic nie ma, tu się rozdupczyło. Tu w beczce mamy coś. Co nieco. Okej. Biegną do mnie. Ciach. Lizer. Wskazówka, możesz włączyć wracanie o sekwencji za szybko, za wolno w panelu opcji. Okej. Wszystko? No. Otwórz szafkę. Kadweński szołd. Spoko. W ogóle jest gdzieś jakiś pasek mojego głodu czy coś, skoro jest żarcie? Bo tak dziwnie. Tu nigdzie nie pójdziemy. Szczątki. To mi się podoba, to o tym nie wiedziałem. Gdzie się kasę bierze? Tutaj. No, what the fuck. Dobra, dwa razy klikając się bierze kasę. Wow, to nie wiedziałem. W takim razie będę teraz przeszukiwał szczątki. Aczkolwiek te, które tutaj zabiłem, to już zniknęły, kurde. Dobra, ale już będę teraz wiedział. O, szczątki. To już szkielety zostały tylko, tak? Po tych, których ja zabiłem. Dobre. Kasa się przyda jak najbardziej. Szczątki. Dobra. Dobra, lecimy. Dalej tam jeszcze. Jak już sprawdzać wszystko, to wszystko, tak?
Tutaj mamy pokój jakiś tam, to jeszcze za chwilkę tam się udamy. Skrzynia. O, w ten sposób można tak szybciutko. Tutaj. Obrażenia 1,6, 1,6, a ja mam obrażenia 30%, super. Aha. A to w ogóle waliłem, tak? A można to później sprzedać? No podnieś. Brak miejsca w ekwipunku. Czyli broń mogę tutaj ewentualnie nosić, ale tu w zapasie jakby wygląda na to, że nosić nie mogę. A szkoda. Okej. To już teraz na pewno będę załadowany troszkę. Tu nie ma żadnych skrzyń. I tu też nic nie ma. Dobra, czyli teraz pójdźmy do tego tutaj pomieszczenia. Pokój wieczorny. Tutaj. Tu nic. Tu. Lol. Okej, mamy chyba to, co potrzebne było. Tak, to jest to. Pierwszy z składników. Tutaj są jakieś receptury, ale ja ich ruszyć nie mogę. I tutaj, aha, znowu woda. I tu już nic więcej nie ma. Dobra, spadamy do kolejnego pomieszczenia i zostanie nam w sumie jeszcze ten górny poziom, chciałbym zwiedzić, coś tam w ogóle jest, nie? Otwórz. Tutaj znowu jakieś... Tu możemy wejść? Nie. Ale tu możemy i tu zapewne... Nie. Tu się nic więcej ciekawego nie znajduje w sumie. Tu. Tutaj też nic nie ma. I tu też nic nie ma. W ogóle... Aha, miecz wyciągnę. A jak się zmienia broń? Broń. Jedynka, dwójka, nie, to są ardy i tak dalej. Lol. Aha. Okej. Dobra, ale z pewnością jest jakiś... Chwila. Są jakieś na pewno skróty klawiszowe. Dobra, ale szukać mi się ich na razie nie chcę. Chwila, tam byłem, tak? Gdzie ja chciałem pójść, bo ja już nie wiem. Aha, tutaj chciałem pójść. Na górę jeszcze. O! Przeniosło mnie. Na górę i tu miałem zresztą chyba wejść. Nawet. Okej. Znowu jakieś w sumie pierdoły. Tutaj nic dla nas. Okej, jest szafa. Bułka. Spoko. To chyba wszystko. W takim razie lecimy na dół. O, come on. I lecimy z powrotem. Mamy praktycznie wszystko. Porter. Ciach, 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 ciach. Chyba wszystko mamy, nie wiem. Tak mi się wydaje. Tutaj znowu. No, ten akurat nie miał nic ciekawego. No dobra, ale... pytanie. Aha, chwila, chwila, chwila. Jeszcze chciałem tutaj pod schodami zerknąć. Tu w ogóle zalało. Tu są beczki, ale tu nic nie ma. O, tu zalało. Dalej pójść po prostu nie możemy. Okej, i teraz pójdźmy do tego gościa.
Zobaczymy, co on powie. W ogóle J, składniki. Na Kilmoren. Dobra, cokolwiek, podejdźmy do niego. Witaj ponownie. Załatwione na górze jest już... Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Okej. Dla Triss muszę porozmawiać z Wesemirem, okej. Nowy wpis w dzienniku oczywiście mamy dzięki temu. Ale nieważne. Czyli musimy się wrócić na dół, tak? No tak, bo na górę iść nie można. Więc lecimy tutaj. On był tutaj, prawda? Ten cały Wesemir. A gdzie jest teraz? No bez jaj. A w szafie jest coś nowego? Nie. Mapa. Lud. Dobra, pójdziemy jeszcze tam dalej, zobaczymy, czy on jest. Nie ma go tu. Ewentualnie możemy sobie jeszcze raz to włączyć. No ale niestety tu go nie ma. Ciekawe, gdzie on jest. Może ślepy jestem. No nie, no bez kitu, tutaj totalnie go nie ma. Są jakieś tam zwłoki w ogóle? Wcześniejszych bijatyk? Nie ma. Nic, dobra, lecimy z powrotem na górę szukać go, bo przecież... A, matka. Bo przecież się gdzieś schował. Te beczki. Nie ma tu zapewne nic, dokładnie. Okej. Tutaj nic w ogóle nie jest oznaczone. Z nim przed chwilą gadałem. Wesemir, no da fuck. Ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Chciałem coś spytać, czy oprócz nas jeszcze inni, czy są jeszcze inni winni? Lambert nauczył mnie receptury eliksiru, dobra, to na końcu myślę. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspomniałem, że kiedyś urodziłeś Kirmorem, kim był Leo. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Okej. To już to nie. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Okej. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Okej.
Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Okej. Trzymano oko. Coś tam, dobra. Mapa. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Prawdopodobnie mam wyjść stąd, ponieważ na dziedzińcu tam gdzieś leży ten cały potwór. Tu go oczywiście nie ma, więc musimy po prostu stąd wyjść. Tak, drzwi na dziedziniec, dokładnie. Przypadkiem tam na dole gdzieś nie był? O, tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Więc gdzieś indziej. Chwila. Jaj. Gdzie się tędy dostanę? Tu jest tylko dziura, tak? A nie, mogę tędy wyjść. Legend Dolina Kir Morhen, okej, okay, ale tu Geralins. O, szczątki. Aha, jest potwór, no tak. Okej. Okay. Eliksir. Teraz eliksir, żeby zrobić, to ja muszę kocioł. Ten kocioł jest zbyt ciężki, aby go poruszyć. Może gdybyś użył na nim jakiejś magii. No przecież. Aha, dobra, skończyło mi się. Dobra, magii na razie nie mogę użyć. Zresztą i tak nic to nie dawało. Dobra, wejdziemy do środka i podejdziemy do kociołka, bo nie chce mi się tutaj w to bawić. I zaraz zobaczymy, jak w ogóle się te całe mikstury robi. Mam nadzieję, że nic to nie jest nic skomplikowanego. Wesemir. Tak? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? O, to jest dobre pytanie. Gdzie się poznali nawet X? To jest tam pierdoły. Mam wszystkie składniki do przygotowania eliksiru. Chciałem o coś zapytać. Mam już wszystkie składniki do przyrządzenia eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Okej. Okay. Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Okej. Okay. Bywaj. W takim razie podejdźmy do tego kociołka. Otwórz panel alchemiki, kancel, wciskam, że ikonę fiolki. Okej. Okay. Ikonę fiolki. Gdzie macie tą całą ikonę waszą fiolki? A tutaj. Alchemia. Przycisk mieszaj. Chwila. Wybierz receptę z listy. Składniki zostaną automatycznie dodane do fiolki. Super. Następnie klik mieszaj w prawdopodobnym rogu ekranu, aby mieszać miksturę. Okej. Okay. Gdzie jest... okej, okay, lekarstwo dla Triss. Tego nie ma, tak? W sensie...
Da radę czy nie? Czemu jest na czerwono, the fuck? Aha, nie. Kurde. Okej. Tak, jak to zabiorę? No, dobra. Gdzie jest ten eliksir cały? Gdzie on się pojawił? Musimy przygotować eliksir, ale nie, i coś tam. Zobaczcie, ale jestem totalnie ślepy i tępy, jeżeli o te sprawy chodzi. Wiesz, potrafimy rozpocząć. Dobra, czyli on chyba jest tylko tam gdzieś, a nie, czekaj, eliksir. Biała mewa, czyli to jest to, dobra. Dobra, wstańmy. Medytacja. Nie, nie chcę medytować. Dobrze. Podejdźmy do gościa. Gdzie ona jest? Tak? Bywaj. Dud, przecież... Zrobiłem, tak? Czy nie? Ten eliksir. Może do tego drugiego gościa musimy podejść. Gdzie on jest? On w ogóle będzie na mapie zaznaczony? Oczywiście, że nie. Bo po co? Gdzie on się podziewa? What the fuck? Może ja nie zrobiłem tego eliksiru jednak? Cholera wie, słuchajcie. Nie ma tego drugiego. Kurde. Wiedziałem, że coś dziwnego się z tym dzieje. Mapa alchemia. Prężnica do eksirów łagodny wiziński. Lekarstwo dla Triss. Biała mewa. Lekarstwo dla Triss, eliksir. Jest przygotowany specjalnie dla nieprzytomnej Triss. Nie ma wszystkich wystarczających ilości składników. Co wy pierdzielicie? Nie wierzę. What the fuck? Mapa. Hater. Punek. Pokaż tylko składniki unikatowe. Co do cholery. Biała mewa. Nieznany eliksir. Fuck. Nieznany eliksir, wciśnij lewy kontrol, aby rozdzielić przedmioty. Myślisz, że tu, którą chcesz rozdzielić, nieznany eliksir. Okej. Okay. Szukaj potworów, szukaj magii. No już rozdzieliło się to. Się akuratnio. No the fuck? Nieznany eliksir. Eliksir jest kółka. Czyli to nie są te... Napój. Kurde, spieprzyłem coś, no bez kitu. Rozpocznij medytację. Na kiego grzyba mi medytacja? Fuck. Czas 18:30, super. O, jak wyjść z tej medytacji cholernej? Nie, dobra. Już wstawaj. Cholercia, no. Zjaźnie, że znowu muszę iść na górę.
Chwila. Bo składników w ogóle nie mam, no bez... Jaj! To jest... Dziwne. Gdzie jest ten ziomek? I gonna kill you. Dobrze, zejdźmy na dół, bo może jednak ten eliksir się stworzył. A ja o tym nie wiem. Tutaj może jest... Tego wysypia jest. Tak? Chciałem o coś spytać. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Tego tutaj nie będzie. Cholera. Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli. Dobra, na koniec zjedziemy świata. Na dół, bo może... Bywaj. Bywaj. Zejdziemy na dół, bo... Tylko nie tutaj. W ogóle na górę można wejść. Tak, tędy można. Czyli za chwilkę sobie tędy pójdę na górę. Bo prawdopodobnie będę musiał znowu te składniki pozbierać, cholera jasna. Tylko jeszcze zejdę tutaj, bo ja w ogóle nie wiem, gdzie się znajduje ta cała Triss, kurde. Zobaczę w ogóle, czy tutaj coś jest. Ktoś jest. No, na pewno. Dobra, czyli tam w sumie już tym bardziej nie mam co iść. Matka. Dobrze, więc pójdźmy na górę. A Jezu, wiedziałem, że coś jest nie tak, że to mi na czerwono podświetliło. Otóż to. I pójdziemy na górę. Tylko, że już tam raczej nic nie zostało do cholery. I w tym najprawdopodobniej jest wielki problem. Dobra, ale spróbujemy. No, otwórz te drzwi. A, w ogóle mam zbroję. Już teraz dopiero się skapnąłem, zauważyłem. Tu nie mogę. Już prawdopodobnie jest puste i dlatego. Tutaj też nic nie mogę. Nie, to jest nasz. Dobra, to pogadajmy z nim w takim razie. Potrzebujesz czegoś, wilku? No... Mam kilka pytań. Słucham. Powiedz mi o próbach, powiedzieliście. Nie, może się leo przy pomocy Triss. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach. Bywaj. Nie, no the fuck. Co tu jest? Serio? Kurczak mi akurat teraz potrzebny. Tutaj, tutaj. Wszystko jest opróżnione, no bez jaj. Czyli spierdzieliłem jednym słowem. Ale przecież wszystko pozbierałem, wszystkie składniki, to jakim cudem mogło mi czegoś brakować? Wybaczcie, że jestem taki nieogarnięty, ale... Sami napisali... O! Jest i Triss. Lekarstwa Triss. Okej. Okay. Wrócę później. Mam coś dla ciebie. Ta, i co mam niby? Co jej podam? Nieznany eliksir? Albo ten nieznany eliksir? Albo może skółkę? Woda w butelce. Myślę, że to jej pomoże. Czerwone wino. To zawsze pomaga. Okej, okay, cokolwiek. Albo o! Kozie mleko. Super. Dobra, bazar chemiczny, biała mewa. Nieznany eliksir. Widać, to nie był właściwy przedmiot. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Dobra, czyli to nie na pewno. Krzesiwo raczej nie. Eliksir biała mewa, nieznany eliksir. Widać, to nie był właściwy przedmiot. Czyli dobrze mówiłem, że... Cholercia.
Spierdzieliłem po prostu. Straciłem, kurczę, materiały i teraz jakieś same nieznane eliksiry powychodziły. Kurde, mordę. Biblioteka, otwórz to. Do kitu. No i co teraz? Zepsułem grę, tak? Może mi powiecie. No bez jaj. Pokój? Co za pokój? No byłem tu. Ta. To jest to rozwalone, to nic nie ma. Te drzwi, no co ty nie powiesz, że to są drzwi. Tam nic nie ma. To już jest opróżnione, no bez jaj. Czyli nie wiem, albo będę musiał wczytać grę, albo nie wiem o co, come on. Chwila. Nie, z tym nic nie mogę zrobić. Tu zaraz do tych lewych drzwi zaraz sobie wejdę. Nie no, z nim będę musiał gadać o pierdołach. A ja nie mam czasu na gadanie. W mordę. Kochaną. Tu nie ma nic jak wtedy. Skrzynia. Okej, okay, mamy z powrotem te materiały, które są potrzebne, tak? Czyli one jednak nie zniknęły. Ale coś jeszcze potrzebujemy. Coś jeszcze ewidentnie. Kurde no. Nie wiem, że się zawiesiłeś, no. Dobrze, zobaczmy teraz i. Nie. Zobaczmy. Nie. Dobra. Ekwipunek. Lekarstwo dla Triss. Przecież jest, do cholery. Ale ja jestem tępak. Ta fuck. Wybaczcie mi, nieogar totalny, ale... Masakra po prostu. Dzień, chwila, jak się do niej szło? Tutaj. Co za... Nie wierzę. Już masz to lekarstwo, kurde, i przestań zdychać. No dobra, już nie udawaj. No. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Trzeba powiedzieć, że dużo chwilkę nie mamy czasu do stracenia, to już ruszajmy jak najszybciej. Dobra, niech będzie. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuje się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Każdy popełnia błędy, nie ma o czym mówić. Wracajmy już. To jest o wiele lepsze. Nie ma nic do wybaczenia i bardzo wam pomogłaś, radość, której udałam na wejść. Nawet że już ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Nie ma nic do wybaczenia. Będzie. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. No bez hitu. Teraz...
Serio? Okej. Czyli wygląda na to, że dobrze wybrałem. Okej. Można to jakoś przyspieszyć, bo mamy 45 minut. Mam 45 minut odcinka. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo. Ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Ruszajmy za nim, Vesemir. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, którym w laboratorium mógłbyś przywrócić mi pamięć. Wspomniałeś o konsekwencjach kradzieży. Zanim ruszymy, mam jeszcze coś do zrobienia, więc wrócę jak będę gotowy. Nie. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Okay, jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Tak, jak najbardziej. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. Dzień z Kirmuren. Okej, czyli tego spalimy. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Okej. Czyli ruszamy w samotną podróż. Podejrzewam, że dosyć daleką. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia, powinnaś powiedzieć. Jeżeli liczysz na spotkanie jeszcze. Do zobaczenia. No ale, no właśnie, do zobaczenia. Okej. Okej. Wczytywanie i poprosił mu od razu zapisywanie. Obrzeża Wyzimy. Wyzimy. Myślę, że nie będę już szedł do tej Wyzimy, bo po drodze podejrzewam, że natrafimy na jakieś potwory lub ogólnie mówiąc przeszkody. Więc jak tylko mi się wczyta tutaj do końca, to zakończę sobie ten odcinek. A nie martwcie się, ja będę się starał wrzucać dwa odcinki w piątki. W sensie, czyli na weekend, po dwa odcinki, mniej więcej właśnie do 50 minut będę się starał nagrywać. Najlepiej właśnie byłyby 40-minutowe, no ale jak widzicie, czasem może się to przedłużyć, więc za chwilkę możecie sobie obejrzeć kolejny odcinek, żaden problem.
O, come on. Co się tak długo wczytuje? Nie mówcie, że się ścięło, no. Coś się przycięło, niestety. I teraz, kurczę, nie wiem, co będzie. Ah, the fuck. Do dupy. Dobra, to się na pewno nie odblokuje. Więc niestety muszą przerwać. Tak, cóż, mówię, widzimy się w przyszłym odcinku. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i cześć.